Uwaga, te miliony inwestowane w sport, one są, podkreślam, inwestowane, w związku z tym one, one generują miejsca pracy, one generują ruch e, w ekonomii, one generują PKB. To nie jest koszt. Ja nie oczekuję tutaj e, jakichś szczególnych e, wyników dzisiaj, znaczy chciałbym, ale nie spodziewam się szczególnych wyników polskiego sportu w Los Angeles 28. Proces e, Uformowania e, mistrza olimpijskiego, medalisty olimpijskiego trwa od 8 do 15 lat. Potrzebujemy większego kontaktu ze światem. Nie bójmy się tego, że e, trenerem danej reprezentacji będzie umowny zupełnie Szwed czy Brazylijczyk. Myśmy o Igrzyskach jako o czynniku prorozwojowym. Myśmy e, o nich jako o potencjalnej Inwestycji i szansy, ale też nie tak na hura, tylko co zrobić, żeby na tym, krótko mówiąc, zarobić. Podejdźmy do tego w ten sposób. Warszawa tak czy inaczej potrzebuje inwestycji sportowych. Uważam, że po iżuska w Paryżu mamy wyznaczony zupełnie inny trend. Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu podcastu audio-wideo Subiektywnie o finansach. Dzisiaj mamy gościa nadzwyczajnego, pan Robert Korzeniowski. Witam Barby serdecznie. Mi miło. Dzień dobry. Pan Robert Korzeniowski, sportowiec, cztery złote medale olimpijskie. Trzy złote medale w Mistrzostwach Świata, dwa złote medale w Mistrzostwach Europy i wiele, wiele innych sukcesów. Czyli można powiedzieć, że jest pan takim złotym dzieckiem polskiego sportu. Wszystko się zgadza. Jeżeli chce pan tak powiedzieć, to bardzo proszę. Na pewno złoto nie było mi obce. Jak już raz zdobyłem sobie złoty medal na poziomie światowym, to już innego koloru nie zdobywałem, ale to się wszystko wydaje takie oczywiste, jak zarabianie złotówek. Wcale nie jest powiedziane, że się zarobi x złotych, to się zarobi kolejne. I z tymi medalami tak było, że o każdy medal kolejny trzeba było bardzo, bardzo mocno walczyć I, i mam wrażenie, że do samego końca, kiedy miałem lat 36 i ostatni raz startowałem w Wyskach Olimpijskich, to ta walka była naprawdę na serio bardzo ostra i całe szczęście miałem w głowie nie tylko bronienie pozycji, tylko zdobywanie czegoś nowego. No właśnie, a gdyby pan mógł odpowiedzieć na takie pytanie, bo zrobić złoto to nie jest łatwe. To jest wręcz no, takie osiągnięcie, że... Jest on chyba najbardziej utytułowanym pod tym względem polskim sportowcem. To jest ogromny wysiłek. Z czego najbardziej tak jakie efekty wynikają? Czy z Pana osobistej pracy, zaangażowania, w wytrwałości, czy z tego, że spotkał Pan odpowiednich ludzi na swojej drodze życiowej, na początku na przykład, kariery, czy na przykład z pieniędzy, w które Pana zainwestowano, albo Pan zainwestował? Jesteśmy w portalu, który pisze o pieniądzach, więc właśnie te pieniądze będą trochę tematem takim, takim głównym, ale właśnie pieniądze i sport. Jak Pan myśli z tych trzech rzeczy, co było najważniejsze? No... Jak się pan pewnie domyśla też, to nie ma rzeczy, która była najważniejsza. Jedna, jedyna i te proporcje gdzieś tam się równo rozkładają, bo i środki inwestowane, i ludzie, których spotykałem też, i... i, i, i talenty, czy też wybór dyscypliny sportowej, to, to było bardzo istotne, ale jeżeli trzymamy się pieniędzy, to powiedzmy sobie jasno, kiedy zaczynałem w 1983 roku i zapisywałem do sekcji lekkoatletycznej, to pieniędzy nie było żadnych. W ogóle mowa o pieniądzach w tym sporcie, w lekkoatletyce, atletyce, to, to było coś abstrakcyjnego absolutnie i dobrze nie było wpisowego do klubu i przyszedłem do klubu sobie bez pieniędzy właśnie bez pieniędzy dostałem też moje pierwsze buty poza przedziałem kartkowym i bez pieniędzy mogłem jeździć na zawody bez pieniędzy moich rodziców bo ich na to by nie było stać za bardzo także trochę ta lekka atletyka i wybór Prostej konkurencji, która nie wymagała też dużych inwestycji sprzętowych, no to, to, to było oczywiste. Później zaś te pieniądze były też o tyle istotne, że kiedy decydowało się to, czy będę sportowcem wyczynowym, czy też, powiedzmy sobie szczerze, odłożę mój wątek ten wyczynowy na półkę i będę sprawnym amatorem, a Pójdę w jakiś inny rodzaj pracy, bo wtedy e, padał system, w 1989 roku tworzyła się Nowa Polska. To też pieniądze grały ogromną rolę, dlatego że ja pamiętam sytuację w trakcie hiperinflacji, kiedy w pierwszych 10 dniach miesiąca, jak już dostawałem wypłatę, bo generalnie tych wypłat to nie było, e, to kupowałem sobie puszki, towary mało psujące się na Kolejne 20 dni, e, miesiąca, i trzeba było przeżyć, ponieważ e, te wszystkie produkty kosztowały już dużo, dużo więcej pod koniec, albo po prostu ich też e, nie było. E, e, pierwsze przeliczniki, jeżeli się sprzedało cokolwiek na tak zwanym zachodzie, czy nawet w, raja, w, w ramach niedoboru RWPG, no były fascynujące. Można było za, nie wiem, dwa wazony kryształowe kupić telewizor, i e, 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 to, to było coś niebywałego. Natomiast z drugiej strony też brakowało nam pieniędzy na wszystko, bo e, buty sportowe. Sprzęt sportowy już lepszy kosztował wielokrotność pensji. O czym dzisiaj nie pamiętamy zupełnie. I ja, szukając też przestrzeni na to, by odnaleźć się w tych warunkach już rynkowych, no, znalazłem się w kraju wolnorynkowym, chociaż. Niektórzy mogą dyskutować, bo we Francji, a tam socjal jest bardzo mocno rozwinięty jednak, ale, ale jednak był to wolny rynek. I, I tam sobie radziłem na tym wolnym rynku bardzo oszczędnie, bardzo rozważnie, ale, ale jednak decyzje finansowe były całkowicie po mojej stronie. Sklejałem jeszcze te nawisowe, inflacyjne złotówki z frankami, czekałem potem na wielką rewolucję, to znaczy obcięcie zer w złotówkach, a, a potem wprowadzenie zaraz euro na rynek to co było bardzo ważne dla mnie w sporcie czego się nauczyłem to zawsze reinwestowanie nawet najdrobniejszych zarobionych pieniędzy we własny rozwój Czyli rzeczywiście kupowałem sprzęt, starałem się dobrze, zdrowo odżywiać, żyć w godnych warunkach, ale potem, kiedy te pieniądze były trochę większe już, to zatrudniać ludzi, którzy mogli ze mną pracować, ewentualnie dodawać im premię za to, co dostawali już po linii klubowej czy państwowej, ale móc, móc utrzymać ten zespół i uważam, że takie podejście pozwoliło mi de facto w roku 2004, kiedy startowałem już w ostatnich igrzyskach olimpijskich po czwarty złoty medal, mówić o tym, że właściwie idę tam mając jakiś biznesplan, mając jakąś e, odpowiedzialność za, e, za ludzi. Uwaga, też nagradzając tych ludzi za wspólny sukces, bo oni e, oczywiście dla nich nagrodą było, było to, że mogli stać przy medaliście i cieszyć się tym medalem, ale oni też normalnie z tego żyli po prostu i musieli e, na tym zarabiać pieniądze. E, no, Powiem szczerze, że należy do pokolenia, które wszystkie przeliczniki walutowe gdzieś tam miało w głowie i musiało mieć w głowie, które potrafiło handlować czymś drobnym, zarabiać na czymś drobnym i, i funkcjonować w, właściwie w absurdzie dwóch rodzajów ekonomii, w jakich żyliśmy, ale to też mnie uformowało potem do, do większej niezależności. No właśnie, bo w, w, w wielu wywiadach, tak jak ostatnio właśnie wysłuchałem wielu rozmów z panem i podkreślał pan, że tak naprawdę to trudności kształtują nie tylko człowieka, ale i sportowca, takie życie usłane różami, no to może być przyjemne, ale być może nie hartuje ducha i ciała, więc, więc być może to też nie było tak źle. A tutaj pan wspomniał o Francji i tu nam się łączą takie, takie wątki właśnie pieniądze, Francja i sukcesy olimpijskie. No bo jesteśmy akurat po olimpiadzie, po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. No i chyba Polacy tak nie do końca są zadowoleni. Trochę, trochę jesteśmy rozczarowani tymi wynikami, bo o ile w Tokio jeszcze udało nam się zdobyć sporo medali, jak na nasze pewnie oczekiwania, o tyle w Paryżu to już było bardzo słabe. 10 medali, w tym tylko jeden złoty. Tokio no to też był sukces lekka atletyki, którą pan szczególnie się interesuje. No, w Paryżu to tak wyszło gorzej. No i Ale że wejdę panu w słowo, w Rio mieliśmy też 10 medali. No Tokio właśnie. było takim wysokiem, polsko Trochę. Aha. Wszystko tam było nienormalne tak naprawdę. A teraz wróciliśmy do szeregu, z tym, że rzeczywiście tak nie, małej liczby, a właściwie jednego złotego medalu nie mieliśmy od bardzo dawna. No właśnie, ale na przykład niektórzy podliczyli, że tak, w Tokio to znaleźliśmy się na 17. miejscu wśród krajów, a w Paryżu na 42. miejscu. To trochę polskie ambicje chyba tak nie, nie do końca zadowala, no bo ja nawet kiedyś czytałem tak. Tą analizę ekonomisty amerykańskiego, który przygotował model, specjalny model, oparty na kilku czynnikach: PKB, liczbie ludności, infrastrukturze sportowej, powiedzmy tak ogólnie mówiąc, i możliwości przygotowywania wielkich imprez sportowych. I jeszcze do tego dodał udział kobiet w rynku pracy i z tych czynników obliczył, które miejsce powinien zająć, który kraj na świecie. Z tego na przykład USA i Chiny ostatnio zajmują pierwsze albo drugie miejsce i to Jasne. się zgadza z połączenia tych czynników. Polska powinna być mniej więcej do 20 miejsca wśród krajów świata, powinna takie miejsce zająć, więc dwa razy niżej, to jest trochę poniżej tego modelu. A jeszcze minister sportu po tych igrzyskach olimpijskich podliczył, że wydaliśmy 470 milionów na organizację tak ogólnie rzecz biorąc tych dyscyplin, które były reprezentowane w czasie igrzysk. Zdobyliśmy 10 medali, czyli na zdobycie jednego medalu Polska wydała z publicznych pieniędzy 47 milionów złotych. No i to to było dosyć dużo. Jak, jak pan to ocenia? Czy to, jest, czy to jest, bo na przykład ja się tak zastanawiam, czy można rzeczywiście systemowo przewidzieć, ile jakiś kraj zdobędzie medali? Czy to jest dzieło jakiegoś przypadku, i czy być może Polska jest takim krajem, w którym to jest bardziej dzieło przypadku, a w przypadku Ameryki, Chin, Francji, Niemiec? To jest kwestia po prostu przygotowania, i wiadomo, że te kraje zdobędą tyle medali, ile mają zdobyć mniej więcej. Na całe szczęście, w sporcie nic nie jest do końca przewidywalne, bo inaczej by nas to potwornie nudziło i no tak. nie zasiadalibyśmy do, do oglądania, do kibicowania. E, niemniej jednak, sport jest wynikiem funkcjonowania systemów. Zacznijmy od tego, że jako społeczeństwo powinniśmy też sobie odpowiedzieć na pytanie, e, czy to 42 miejsce, to jest coś, co nas boli. Czy też uważamy, że ale wstyd, ale idziemy dalej? Tak? Czy chcemy mieć coś lepiej? Na ile lepiej się czujemy, jak jesteśmy na szesnastym? I jakie chcemy podjąć wysiłki, żeby być na. 16 ponownie, albo na 12 miejscu na świecie. To jest bardzo ważne, dlatego że e, dobrze jest sobie pogadać po igrzyskach przez miesiąc czy dwa o tym, czy jesteśmy zadowoleni, czy nie. Odwrócić stronę i czekać na jakieś kolejne wydarzenia, tym razem niekoniecznie sportowe. A potem przypomnieć sobie o sportowcach za 4 lata. Hmm, no i co tam u Was, tak? E, no tak to czasami bywa. Tak, e, tak to bywa. I e, sport jest e, dzisiaj w nowoczesnym świecie. Jest odbiciem ekonomii, jest odbiciem tego, jakie są potencjały ludzkie, ekonomiczne danego kraju, jest odbiciem też stopnia rozwoju społeczeństw. I oczywiście możemy sobie mówić o milionach biednych Chińczyków, jednak jest to kraj bardzo bogaty, jest to kraj, który jest potęgą, dlatego zdobywa medale olimpijskie, nie dlatego tylko, że jest dużo Chińczyków, bo Hindusów też jest dużo. Tak, ale Hindusi ee, chyba zajęli za 70%. Ale jest, są jeszcze czyli, dalej niż my. W związku z tym to dalej. jest pytanie, jak, jaka jest hierarchia sportu w społeczeństwie, co chcemy z tym zrobić. E, i, I dzisiaj uważam, że wszelkie wyliczenia są absolutnie uprawnione, ile milionów kosztuje medal. E, tylko też trzeba się zastanowić, w jakim czasie te miliony były wydawane. Czy wydaliśmy dostatecznie dużo milionów, czy uruchomiliśmy odpowiednie procesy na przestrzeni 8, 12, 15 lat? Bo być może tych milionów można mniej wydawać na zdobycie medalu, jeżeli one będą wydawane wcześniej. I uwaga, te miliony inwestowane w sport, one są, podkreślam, inwestowane, w związku z tym one, one generują miejsca pracy, one generują ruch w ekonomii, one generują PKB. To nie jest koszt tylko i wyłącznie. Tak. To jest coś, co jest no tak, kołem. Jest duża liczba w ogóle ludzi, którzy zajmują się sportem. E, tak, ale sposób, to my, tak? My pomyślmy sobie o e, sporcie jako hotelach, transporcie, e, sprzęcie, ubraniu. Sprzęcie, e, IT. To, to jest ca, cała masa powiązań, e, które działają. To jest medycyna, to jest cała masa absolutnie. E, które mówią, wow, tyle wątków ekonomicznych splata się w tej, tej jednej dziedzinie. To jest rozwój nauki, to są innowacje też dzięki sportowi i dla sportu. W związku z tym, warto na sport patrzeć nie jak koszt. Jednostkowe wydania 45 milionów na medal. Tylko pytanie, czy my mądrze wydajemy te 45 milionów no i mądrze, w ogóle, my... co z tego wynika? Ile więcej dzieci trenuje, ile mamy, ilu mamy <grym> zdrowszych obywateli, czy mamy wyższy poziom obiektów e, infrastrukturalnych, e, sportowych w, w samorządach? To są, to są elementy, na które warto zwrócić uwagę. I jeżeli e, mamy mądrą strategię. E, Wydawania pieniędzy patrz, inwestowania raczej, to prawdopodobnie te medale na końcu tak czy inaczej, będą skutkiem tego działania, uwaga, będą przewidywalne. I też będziemy mieć szansę na większą pulę medalową. Bo dzisiaj, jeżeli mówimy o puli 10-12-medalowej, to jest bardzo mało. I teraz szansa na to, że któryś ze sportowców odniesie kontuzję, ulegnie infekcji, Ba, nie doleci na jakieś ważne zawody kwalifikacyjne, wszystko się może wydarzyć, jest ogromna. I teraz wypadnięcie trzech medali to jest 30%. To ogromna no tak, liczba. Tak. I jeżeli mówimy tutaj o walce, a uważam, że Polskę stać na to, i naprawdę nie odleciałem tutaj ze swoją fantazją zbyt daleko, żeby walczyć o. 25-30 medali w igrzyskach olimpijskich, no to ta skala jednej czy dwóch strat nie jest aż tak dotkliwa. No tak, wtedy może, może sobie pozwolić na słabość jakiegoś sportowca. I wtedy czy można mówić o przypadku, że coś tak. się stało mhm. i tak dalej. Ale generalnie system zadziałał, ponieważ wiemy mhm. na co możemy liczyć. Ja bardzo często y, y, zwracam uwagę na to, że fakt mojego wygrywania przez wiele lat, to, to nie mogło być dzieło przypadku, bo, bo nie można ileś razy obstawić szczęśliwy no. numerek w ruletkę i tyle, tak? Y, tylko... To był efekt bardzo konkretnego działania, które było oparte na jakiejś strategii zarządzania zespołem, które było oparte na jakimś biznesie, które było oparte na zarządzaniu kalendarzem i aktywami w czasie. I koniec końców miałem, przepraszam za kolokwializm, dowieść na bardzo konkretny dzień. Jeżeli umawiałem się sam ze sobą i ze światowym sportem, moimi rywalami, że mam być gotowy na 29 września roku 2000 w Sydney na 50 kilometrów, to nikt mnie nie pytał, czy sezon jest przesunięty o dwa miesiące później, ponieważ Igrzyska są w Australii. Tylko tego dnia miałem być gotowy. Przypadek nie. Po prostu. Ci, którzy mieli być dobrzy w Sydney, byli dobrzy we właściwym czasie i koniec. A czy to nie jest tak, że w polskim sporcie to, jest to, to są trochę takie złote strzały? Jest Złoty Korzeniowski, Małysz, yy, feedback kiedyś, tak? No nie teraz zgodzę się z panem. Yy, yy, a potem nagle się okazuje, że do, była jedna gwiazda, potem jakaś pustka. Nie zgodzę się z panem, bo mhm. trudno powiedzieć, że Małysz jest złotym strzałem. Małysz yy, trwał, skakał przez długie lata. Yy, Owszem, e, był złoty strzał e, Wojciecha Fortuny i potem tak naprawdę oczekiwanie mhm. przez wiele lat, żeby coś się wydarzyło. E, I ten system on się tak trochę wylęgał z niczego. No bo tu z jednej strony fortuna, złoty medalista, a potem tak naprawdę niewiele się działo. E, I jak już zaskoczyła ta ekipa wokół Małysza, to stworzono następców mistrzów. E, potem po Małyszu przyszli kolejni. E, Ekipa Stocha, który już w tej chwili jest w wieku mocno zaawansowanym, ale dalej ekipa zdobywająca medale i można powiedzieć, że dzisiaj Adam Małysz sam jako prezes ma spore wyzwanie, bo ta taśma produkcyjna w którymś momencie się trochę zacięła. Ale tak, z drugiej strony zgodzę się z panem, że mamy sporty takie, w których pojawia się jednostka, mhm. I po tej jednostce jest cisza, 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 dlatego że mamy tendencję do gromadzenia się wokół tej jednostki. Pan. No Siania płatków róż pod stopy i, i wymyślania, czego by tu jeszcze nie zrobić dla mistrza, jak dogodzić mistrzowi. Zapominamy o tym, że kolejne pokolenie dopiero będzie zdobywać medale, i tu trzeba patrzeć na tego, który jest 4, 6 i 10 lat za potencjalnym mistrzem, i jemu też trzeba w którymś momencie podać rękę, i zapominamy o tym. Ja miałem rzeczywiście z moją konkurencją, bo czasami mylony jest chód. Jako konkurencja lekkoatletyczna z dyscypliną. Nie, to nie jest samodzielna dyscyplina, tylko to jest element lekkiej atletyki. Miałem takie poczucie, że kiedy ja startowałem, to. Wszyscy wokół mnie, i tak naprawdę nikt się nie zastanawiał nad tym, ale to nie była moja rola wtedy. No, częściowo tylko, bo ja mogłem pomagać tym, którzy byli ze mną w teamie, ale nie mogłem się zajmować wyszukiwaniem dwunastoletnich talentów gdzieś w Polsce. Ale absolutnie wszyscy tę te, te, te robotę wykonali źle. Albo w ogóle jej nie wykonywali. Jeszcze ci panowie, którzy ze mną startowali e, młodsi ode mnie o 10-11 lat. E, myślę tutaj o Romanie Magdziarczyku, który był piąty na mistrzostwach świata Europy, Grzegorzu Sudole, który zdobył dwa medale: jeden europejski, drugi światowy. To jeszcze zadziałało, ale to byli zawodnicy, którzy. Wspólnie ze mną trenowali. Ale tych, którzy powinni byli się nam przyglądać, jeszcze będąc w szkółce lekkoatletycznej, po prostu nie było. i Można by szukać takich e, ginących konkurencji lekkoatletycznych. Na przykład w moich czasach był e, świetnym e, wzorem do naśladowania, dla, do naśladowania Artur Partyka. Mieliśmy trzech e, e, skoczków w finale olimpijskim w Atlancie. Trzech. E, Partyka, Radkiewicz i Kotewicz. Dzisiaj, jeżeli ktokolwiek trafia do finału, to już jest sensacja, a walczyć o medal, nie ma komu tak naprawdę. Mieliśmy przez lata klasowe, fenomenalne skoczki nieotyczce. o tyczce. Tyczkarki Monika Pyrek, Ania Rogowska, no, miały tego pecha, że na świecie dominowała Isinbajewa. Gdzie jest tyczka kobieca? Wokół nich koncentrowanie się. I teraz. To podsumowując, tylko zapominamy o następstwie pokoleń. Zapominamy o tym, że wtedy, kiedy mamy pełną kiesę, to nie, nie, nie powinniśmy się zajmować tylko wydawaniem, tylko też inwestowaniem, Inwestowanie. krótko mówiąc, po to, tak żeby ta, ta taśma finansowa. produkcyjna działała. Mhm. Bo pana bezpośrednio następczyni, w, 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 tak można powiedzieć, wchodzi na 20 kilometrów, zajęła 30 miejsce w Paryżu. Katarzyna No tak, to, tak, ale zajęła. To tak? no, jednokre... przypadek. Zajęła. Dwa lata wcześniej, drugie miejsce na Mistrzostwach świata w Eugene i drugie miejsce też na 35 km. Potem nastąpiło fatalne załamanie formy i tyle. Ale rzeczywiście jeden do jednego była dziesiąta w Tokio, 30 w Paryżu. Miałem epizod trenerski z Katarzyną Zdziebło nie do nam najlepiej, nie, te nasze światy się nie spotkały tutaj, no ale fakty są takie, jakie są. Wokół Katarzyny nie ma drużyny, która by była budowana, podobnie jak wokół Dawida Tomali, który zdobył złoty medal w Tokio i dzisiaj z trudem złożona sztafeta polskich hociarzy zajęła szesnaste miejsce na świecie, co mhm. tak przekładając na, na, na pozycję taką rankingowo-medalową, to to, to było gdzieś miejsce na poziomie 55-60 w rankingu medalowym olimpijskim. Bardzo, bardzo słabo. No dobrze, a gdyby, bo to już jakby przeszłość minęła, jesteśmy za tą olimpiadą, ale będzie kolejna, tak jak pan powiedział, żebyśmy nie obudzili się za cztery lata. A, są olimpijczycy, tak, którzy jadą na olimpiadę. Niech pan się wcieli w rolę ministra sportu. Nie mam takiego zamiaru, ale nie tu, tu, na Tutaj na naszą taką, taką chwilę, chwilową burzę mózgów. Co by pan zrobił? Bo są jakieś konkretne pieniądze przeznaczone na sport, prawda? Są pieniądze w budżecie, są pieniądze w różnych organizacji społecznych, są spółki, które inwestują, sponsorują sport i te pieniądze są bardzo duże. Co, co by trzeba było zrobić nie wiem, w kilku punktach, żeby ta kolejna olimpiada była no, bardziej wyrównana, żebyśmy na przykład byli pewni, że w niektórych dyscyplinach jedziemy? z jakąś pewnością, że te medale zdobędziemy? Czy, czy można w ogóle coś takiego sobie zaplanować? Mamy dobre przykłady, takie jak siatkarze, którzy nam dostarczają Mm -hmm. Mistrzów rok po od roku. Od czego to zależy? Od, od trenera, od tych siatkarzy? Nie, wystarczy się przyjrzeć na system kształcenia w szkołach mistrzostwa sportowego, juniorów grających na bardzo wysokim poziomie, otwartości na zagranicznych trenerów, na zagranicznych zawodników. Poziom naszej ligi jest bardzo wysoki. W związku z tym, znalezienie się w gronie wybranych do gry w polskiej drużynie ligowej to już jest coś. To już jest coś. Jeżeli nie mamy wewnętrznej konkurencji wspartej międzynarodowymi fachowcami, no to zaczynamy się kręcić wokół jednego komina i krzyczymy Polska mistrzem Polski. Nasi zawodnicy zdobywają kolejne medale mistrzostw Polski, ale to się kompletnie nie liczy na świecie. I ja nie oczekuję tutaj jakichś szczególnych wyników dzisiaj. Znaczy, chciałbym. Ale nie spodziewam się szczególnych wyników polskiego sportu w Los Angeles 28, dlatego że na odbudowanie potencjału potrzebujemy 8-12 lat i być może pierwsze symptomy poprawy, jeżeli dzisiaj, tu i teraz weźmiemy się do pracy, a głęboko w to wierzę, nastąpią na poziomie letnich igrzysk w Brisbane mhm. e, albo jeszcze bardziej na poziomie roku 1936, do którego zostało nam już tylko 12 lat. E, proces y, uformowania e, mistrza olimpijskiego, medalisty olimpijskiego trwa od 8 do 15 lat. I, mhm. i to jest ten przedział, z którym się trzeba dzisiaj mierzyć. I, jeżeli nie widzimy w horyzoncie teraz e, finalistów takich młodych, którzy mają 22-24 mhm. lata, mhm. gdzieś tam za podium zaraz, to nie liczymy na to, że oni się nagle pojawią i się jakoś cudownie objawią nam jako medaliści w Los Angeles. Mhm. A w, czyli po prostu trzeba by zacząć od ludzi bardzo młodych. Jak pan sądzi? Czy, pan... Nie tylko, proszę pana, mhm. nie tylko od bardzo młodych ludzi, ale od też od internacjonalizacji mhm. rynku naszego. Od otwarcia się na mhm. i wzorce światowe europejskie, jak również na fachowców, którzy z tych krajów przychodzą. Nie bójmy się tego, że y, trenerem danej reprezentacji będzie... Umowny zupełnie, Szwed czy Brazylijczyk. Choć, chociaż z piłką nożną mamy różne doświadczenia. Piłkę nożną zostawmy <grym> jakby równolegle, bo piłka nożna w igrzysk, pyta się pewnie od igrzyska. I piłka nożna nie żyje w rytmie igrzysk i ma, ma zupełnie inne wyzwania. Ale jeżeli szukamy tutaj wielodyscyplinarności, jeżeli szukamy też sportów, które używa, uznajemy jako niszowe, ale które mogą coś przynieść dużego raz na 4 lata i pobudzić naszą młodzież do wyobraźni, to tak, nie bójmy się sięgać po Najlepszych i to nie najlepszych tylko trenerów, ale również tych, którzy budują systemy. Sport hiszpański został zbudowany w wymiarze sportu zdolnego do zdobywania medali przez Polaka, który doradzał samaranczowi, czyli Stefana Paszczyka, kiedyś szefa Komitetu Olimpijskiego, ale za, zanim był szefem Komitetu Olimpijskiego, był jeszcze u nas odpowiednikiem ministra sportu. I Hiszpanie powiedzieli: dobrze, jest taki Stefan w Polsce. My jesteśmy gotowi na to, żeby gościć igrzyska, ale potrzebujemy człowieka, który to zrobi, tak? I dzisiaj sami siebie za włosy z błota nie wyciągniemy. Od kogo to zależy, żeby ściągać ludzi ze świata, czy wymieniać, czy wysyłać sportowców w świat i żeby przywozili doświadczenie? To są związki sportowe. To są organizacje, które są powołane stowarzyszenie do tego, żeby rozwijać dane dyscypliny sportowe. Związki sportowe mają... Te działalność wpisaną w statuty e, i mają największe możliwości oddziaływania. Związki sportowe e, jednoczą kluby. Związki sportowe są pasem transmisyjnym e, do środków i programów ministerialnych. Związki sportowe e, mają swoją reprezentację w Komitecie Olimpijskim. Związki sportowe są partnerami marketingowymi dla Sponsorów komercyjnych, tudzież dla sponsorów instytucjonalnych, takich jak na przykład Ministerstwo Obrony, które może zatrudniać sportowców i dawać szansę na to, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Także jeszcze raz podkreślam: związki sportowe przede wszystkim, one powinny być zdrowe, silne, z wizją, otwarte na fachowców tych. E, którzy nie powinni zaczynać swoich karier w związkach dopiero w wieku lat 60, bo już się godnie zestarzeli, osiwieli, to już mogą działać, e, tylko powinni być otwarci na e, i zawodników i menedżerów, którzy mają po 30 parę lat, którzy są w stanie e, wejść i działać i pracować potem nie, 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 niezależnie od e, swojej metryki. E, i e, potrzebujemy większego kontaktu ze światem, ponieważ e, naprawdę niewiele naszych związków prowadzi też dy, dyplomację międzynarodową. Mamy bardzo słabą reprezentację, jeżeli chodzi o Światowe Federacje Sportowe, e, a to jest czynnik, który spowoduje, że będziemy się dalej e, rozwijać. E, nawet e, e, Medalodajni Chińczycy czy Amerykanie, oni też opierają swoją siłę sportową na internacjonalizacji. Mnóstwo fachowców z zagranicy pracuje u nich, mnóstwo fachowców z zagranicy też jest szefami szkolenia w ważnych działach ich związków, ich struktur sportowych, i uważam, że na to powinniśmy być, powinniśmy być dzisiaj otwarci. No przy takiej jednak dużej masie pieniądze, no to powinno być to wszystko możliwe. A takie pytanie od strony kogoś, kto, na przykład powiedzmy rodzice mają dzieci, które wykazują zdolności sportowe i jest jakaś szansa, że takie dzieci mogą wejść w taki system sportu zawodowego. Czasony finansowej, czy rodzice muszą myśleć, ile na przykład powinni sami zainwestować pieniędzy w rozwój takiego dziecka, czy dosyć łatwo można to dziecko w różnych dyscyplinach ukierunkować tak, żeby ono. Potem za kilkanaście lat, powiedzmy, weszło w jakieś takie przygotowania, na przykład do Igrzysk Olimpijskich. Czy, czy, czy można coś takiego sobie zaplanować, założyć, wydać jakieś pieniądze, ile. W świecie idealnym, zamożna rodzina może mieć super utalentowane dziecko. Wow. Ale to się rzadko zdarza. Utalentowane dziecko z pasją. E, najczęściej. Ten talent i duże środki rodzinne, one się rozmijają. Albo nawet, jeżeli jest umowny talent fizjologiczny, to nie ma chęci, nie ma woli zrobienia czegoś więcej, innego, bo, bo jest za dobrze. Nie. Dużo się mówi na I... przykład o tym, że tenisiści właśnie stąd wzięła się ich taka umiejętność siła i tak dalej, że mieli rodziny, które w nie inwestowały, zainwestowały dużo pieniędzy. Ale to no znamy, no wie, wie pan, co tych tenisistów, którzy odnieśli sukces. Tak. Natomiast mhm. ja znam mnóstwo historii dzieciaków, które zostały zniszczone przez dzieci, e, przez rodziców, e, dlatego że ci rodzice uznawali w wieku lat czterech, że wyprodukują sobie mistrza, bo oni mają na to środki. Mhm. I te dzieci. Nie osiągają w życiu żadnego sukcesu. Ani są tenisistami, ani osiągają sukcesów naukowych potem dalej, bo są złamani życiowo. I tu trzeba znaleźć dobrą równowagę. Wie pan, pieniądze nie grają, nie biegają, nie skaczą, to, to samo nie zadziała. I Czyli ja chłopak sto... biegający po podwórku w tenisówkach jakichś prostych może i może być lepszy. Niekoniecznie, tak? niekoniecznie, tylko że on w tych tenisówkach musi trafić najpierw do pierwszej sekcji sportowej, do mądrego trenera, wychowawcy. On. Prędzej czy później albo zarobi sobie, zarobi, w sensie e, klub mu e, da, podaruje, czy będzie miał partnera na, na buty, czy na wyjazd, a jeżeli nie, to, to są czasami mikro jeszcze wydatki na tym poziomie podstawowym. Potem, jeżeli ktoś jest dobry, jeżeli ktoś e, osiąga sukces e, na, na miarę swojego talentu, to te pieniądze się znajdują. I dzisiaj. E, Systemy państwowe, samorządowe, ale to jest element państwa, nasz samorząd, one powinny działać w taki sposób, by żaden taki talent nie był zgubiony, niezależnie od skali zamożności rodziców czy najbliższego otoczenia. Tak, dzisiaj jest trudniej wejść do sportu, bo wiele sekcji jest podstawowo płatnych, wiele wyjazdów jest też płatnych, ale z drugiej strony. Powiem tak, że mamy tyle organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, które są w stanie wspierać talenty, że kiedyś to było trochę się szefa sekcji czy, czy jakiegoś klubu przypisanego do jakiejś fabryki, czy, czy tobie damy, czy nie damy. Tak? Dzisiaj to też nie było złe nieraz, bo on miał nosa i, i, i stawiał na kogoś, tak? Czasami się pomylił naturalnie. Ale dzisiaj naprawdę uważam, że. Jest szansa na to, by talentu nie gubić, niezależnie od tego, jaką ma zamożność. Większym problemem niż pieniądze. W gubieniu talentów jest system edukacji, mm -hmm. bo ten system edukacji w u nas nie premiuje osób sportowych. Mm -hmm. I jeżeli koniec końców, jeżeli już do, dobrnie jakiś utalentowany sportowiec do matury i on słyszy, że albo pójdziesz studiować na awf i tam być może po roku będziesz miał indywidualny tok studiów, albo generalnie zrezygnuj ze studiów, bo, bo nigdzie indziej nie będziesz mógł studiować, mogła. Hmm. A ja nie mam pasji bycia nauczycielem czy trenerem, na przykład sportowym. Ja chciałbym być architektem. Dlaczego nie mogę? I to jest ten dylemat, e, który musi rozstrzygnąć w naszych warunkach 19-20-latek, a on jest na samym początku drogi sportowej. On nawet nie potrafi odpowiedzieć sobie na te pytania. Jeżeli damy szansę na to, żeby on mógł jednak ona studiować. Robić coś albo, nie wiem, zdobywać zawód, a jednocześnie być sportowcem, żeby nie był e, ten człowiek młody e, pod presją podejmowania przedwczesnych decyzji życiowych, a jednocześnie pod presją e, no, nieustającego e, wymagania od niego wyniku sportowego, który jeszcze nie przyjdzie, prawdopodobnie ten na poziomie światowym w wieku lat 21 czy 22, chociaż zdarzają się takie przypadki, ale on przyjdzie nieco później. Jest mnóstwo przykładów, jeżeli chodzi o systemy światowe, europejskie, jak to działa, jak te takie e, okresy pośrednie są organizowane. Myślę, że nie musimy specjalnie niczego wymyślać w Polsce e, na nowo, ani koła, ani prochu, tylko trzeba się rozejrzeć wokół naszych. E, Sąsiadów europejskich, tych, którzy mają lepsze od nas wyniki e, i też e, lepsze wyniki w edukacji uniwersyteckiej, bo my mamy niezłą edukację na poziomie średnim, ale z tą uni uniwersytecką nam tak, tak sobie idzie, szczerze powiem, jeżeli chodzi o rankingi e, światowe. I... Ale w szkołach podstawowych i średnich, jak pan ocenia, w szkołach jest taki system dołapywania zdolnych, zdo zdolnych ludzi? Nie ma takiego nie. systemu. Mamy braki, jeżeli chodzi o. E, hmm system w klasach 1-3, no bo mhm. systemowo uczymy w nauczaniu zintegrowanym te dzieci i nie ma w ÖFIS-u. w związku z tym wypatrzenie kogoś zdolnego no, może się zdarzyć, mhm. ale, ale to, to, to będzie trudne. Wtedy się pojawiają te wczesno-rozwojowe sekcje sportowe, ale one też idą według kierunku zainteresowań rodziców i w przypadku jakiegoś e, no, bytności gdzieś blisko jakiegoś klubu i tyle. E, są oczywiście programy, które zaglądają do szkół, e, ale e, te programy. W niedostatecznym stopniu dzisiaj, według mnie, może właśnie poza siatkówką, są skorelowane z klubami sportowymi. Bo jeżeli nawet ten bardzo młody człowiek, on jest dobry w szkole, jest wspierany, ma jakąś sekcję umowną SKS, czy tam MKS, nieważne jak to tam się nazywa, ale on nie wie, gdzie się może rozwijać dalej, albo nie spotyka innych ludzi, sobie podobnych, no bo w tej szkole przecież nie ma tak wielu utalentowanych, sobie podobnych, będą, no tak. ci, którzy będą, będą ciągnąć w dół, albo on będzie czuł, że fajnie, tu jestem i tak najlepszy. Ale jeżeli on pójdzie do klubu sportowego, no to w tym klubie sportowym no, zderzy się z rywalizacją. A ta rywalizacja jest podstawą. Uwaga, szkoła musi na niego też czekać z tym medalem, pucharem, pochwaleniem po zawodach, bo, bo, bo tylko wtedy on się będzie czuł zbudowany i będzie mu się to chciało uczyć po to, żeby sobie zasłużyć na ten bonus sportowy, bo ja miałem Czy jasno... Post... przechwalić za wcześnie. Ja miałem jasno postawiony e, zakres e, działań. E, będziesz wyjeżdżał na zawody, będziesz mógł robić, uprawiać sport, jeżeli będziesz miał wszystko w porządku, w papierach, w ocenach, w szkole i tyle. I, i było nawet tak, że nieraz startowałem jako olimpijczyk e, przedmiotowy, i zanim jeszcze zostałem olimpijczykiem e, sportowym. I to działało na tym etapie. Ja czułem, że mając moje niesportowe liceum, w, w Tarnobrzegu imienia Kopernika, powiedzmy to, ale bardzo zaangażowanego w mojego pierwszego trenera, Mieczysława Żarnowskiego, który miał dobry kontakt z innymi nauczycielami, ja miałem fajną przestrzeń do uprawiania sportu i to moje uprawianie sportu nie było jakąś osobistą fanaberią, tylko było potrzebne szkole. Czyli, czyli sporo za, zależy nie tylko od pieniędzy, ale od ludzi, których się jednak spotka, tak, którzy że tak. potrafią właśnie też i nie, nie za szybko jakby yy, pozwolić na chwalenie, tylko trochę to Jednak podkręcić te emocje. A jeśli chodzi o tak, ci młodzi ludzie teraz, jakby wyłuskani, mogą mieć szansę wzięcia udziału w olimpiadzie, w Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się być może w Polsce. No to tak. jest oczywiście bardzo jeszcze taki, taki wstępny pomysł. Nie znamy szczegółów. Natomiast premier Donald Tusk rzucił taki pomysł, żeby w roku 40, 1944, czyli w perspektywie 20 lat, no to jak Pan powiedział, no, to trochę, trochę się zbiega z tym, o czym możemy myśleć, jeśli chodzi o potencjalne sukcesy polskich sportowców. I ukazał się ostatnio raport banku Kredia Agricole na temat organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce, na temat kosztów, ile to by kosztowało. I no, to jest to jest ciekawe, bo organizacja na przykład Igrzysk Olimpijskich w Paryżu polega na tym, że te koszty dzielą się na dwie części 4,40 miliarda euro to jest sama organizacja samego wydarzenia. Wszystkie koszty związane z goszczeniem sportowców, usługi operacyjne i 5 miliardów euro koszty budowy obiektów sportowych, chociaż Francja i tak i tak mocno zaoszczędziła, bo wykorzystała mnóstwo obiektów w całym kraju, tak naprawdę, w różnych regionach, żeby obniżyć i tak dużo nie zbudowała. Nie Ale... tylko obiektów sportowych, bo na przykład cała wioska olimpijska w ramach tych 5 tak. miliardów ona powstała i ona tak. zostanie sprzedana komercyjnie. Tak, czyli, czyli to jest około tam niecałe 10 miliardów euro, to podobno jest mniej niż było w ostatnich igrzyskach, właśnie kilku ostatnich tego typu Zdecyd wydarzeniach. Zdecydowanie mniej, bo nawet mhm. super ekonomiczne igrzyska w Vancouver, które są były do tej pory podawane jako przykład e, zrównoważonego budżetu i pomysłu na to, co dalej. One kosztowały w granicach 10 miliardów e, chyba dolarów, jednak, ale mm -hmm. nie kanadyjskich, tylko mm -hmm. tych USD. E, e, natomiast już ten, ten taki wykwit. E, e, Totalitaryzmu, czyli, czyli, czyli soczy, to było między 14 a 18, a kto ich tam policzył, tak naprawdę. No tak? Tak. E, i, i, I pożytek społeczny, czyli koszt w, następ, w następstwie tych że jest jeszcze bardzo, bardzo duży do utrzymania obiektów, czyli pożytek społeczny żaden. E, ja uważam, że model francuski jest modelem, Francuzi są specjalistami w rewolucjach, zresztą, ale jest to model rewolucyjny. E, I model, który pokazuje innym organizatorom, w tym potencjalnie mhm. Polsce, że jest to inwestycja. Mhm. Zobaczmy, te 5 miliardów to jest inwestycja. Tam, jak pan wspomniał, nie powstały Nowe obiekty. Eee, przykładowa hala Port de Versailles, gdzie, gdzie grali siatkarze, to jest normalna ekspozycja, wtedy tam się spotykają ci rolnicy, pokazują swoje okazy byków, sprzedają wino i zboże, eee, ale tam grali siatkarze, obok jeszcze grali piłkarze ręczni, jeszcze obok w, tej, w tym samym kompleksie było podnoszenie ciężarów i tenis stołowy. Eee, czy to jest coś, o czym myśleliśmy do tej pory przed Paryżem? Nie. Nie, bo to Zbudowano trzeba ogromną ogromną, ogromne miasteczka olimpijskie. Owszem, a w Vancouver sądzę, już tak, na przykład tak. docelowo budowano halę prawie, że z kartonu uh -huh. pokojową, którą wiadomo było, że się rozbierze po uh -huh, igrzyskach. Uh -huh. Atlanta sprzedała trybuny stadionu, zmniejszyła stadion do 15 tysięcy z prawie 100 tysięcznego stadionu. Czyli takie przykłady już były raczej pomniejszania, ale budowania prowizorycznych konstrukcji, które albo, które, które były technicznie zdolne do przeprowadzenia tych Wydarzeń sportowych. To jest coś nowego, już adaptacja też e, zabytków historycznych. Tak. To, to jest francuska innowacja. Część jest... w ogóle tych dyscyplin odbywa się na placach Paryża. Na to, jest coś nie, to jest coś niesamowitego. Tak. Już nie e... mówiąc o Sekwanie, która, która miała być oczyszczona, no nie wiem czy tak była do końca oczyszczona. No i... podobno tam pochorowali się trochę, trochę sportowcy, tak, ale, ale tak. startowali w tej Sekwanie. Mhm. E, no W każdym razie Sekwana była osią też otwarcia e, tak. e, e, igrzysk, e, ceremonii no otwarcia. Raz pierwszy ja uważam, miasto. że możemy się bardzo wiele nauczyć. Oczywiście nie musimy brać e, wszystkiego jeden do jednego, ale e, Francja pokazała drogę. Francja będzie w dalszym ciągu organizować Igrzyska e, 2020. E, nie, 30. Bo liczę sobie teraz zimowe, tak? 28 mhm. to jest Los Angeles i po Los Angeles dwa lata później będą Alpy. W związku z tym mamy bardzo dobry przykład europejski. Myślę, że do tego raportu Credit Agricole wszyscy powinni się uciekać, spojrzeć i pewnie tych raportów będzie więcej. Ja bym bardzo chciał to, żeby dyskusja, jaka rozpoczyna się dopiero w Polsce na ten temat, była dyskusją jak najbardziej. Merytoryczną, jak, najmniej jak najbardziej pozbawioną jednak tego wątku populistycznego, bo jak sobie przypomnę, e, dlaczego odrzucono projekt Igrzysk w Krakowie, e, bo w referendum głosowano na to, czy zamiast tego mają być budowane żłobki, przedszkola, placówki opieki zdrowotnej, tudzież metro, to ja się zastanawiam, kto przy zdrowych zmysłach, Mógł w ogóle głosować za igrzyskami, a jednak no było tak. 22%, tam, także uh -huh. zastanawiam się, jak to było możliwe. No, no tak nie wolno stawiać tej, tej tak, kwestii. Tak. Tak? Myśmy o igrzyskach jako o czynniku prorozwojowym, uh -huh. myśmy o nich jako o potencjalnej inwestycji i szansie, ale też nie tak na hura, tylko co zrobić, żeby na tym, krótko mówiąc, zarobić, żeby zainwestować. Tym bardziej, że to są zazwyczaj plany wieloletnie. Czyli to nie jest tak, że jednorazowo na przykład wkładamy gigantyczne pieniądze w jakieś obiekty sportowe, tylko inwestujemy na przykład przez 10 lat, tak, przygotowujemy się jakoś jakoś przez wiele lat i w ciągu roku no powiedzmy, że tych pieniędzy tak dużo nie trzeba wydawać. Tym bardziej właśnie w Paryżu jeszcze był taki aspekt, że połowa z tych pieniędzy to były pieniądze tak naprawdę prywatne. Bardzo to ważne to, co Pan powiedział. powiedział. Połowa była... Operacyjne tak, i inwestycyjne i dodatkowo w tym mhm. podziale, myślę, że w obu tych obszarach tutaj mhm. można śmiało to tak rozgraniczyć, e, to były pieniądze prywatne i państwowe. I jeszcze ciekawostka, jaką podam. E, Francja. E, za punkt honoru postawiła sobie, że będzie wspierać firmy prywatne, ale nie dofinansowując mhm. je. Tylko firmy prywatne są potrzebne do tego, te, te eventowe, nazwijmy tak z angielska, żeby jakikolwiek event mógł zostać przypro, przeprowadzony. Państwo nie będzie utrzymywać wielkich firm, które robią tury, turnieje tam siatkarskie, piłkarskie i tak dalej. I to zostało uznane przez państwo jako dobro narodowe. I to tak postrzegane partnerstwo, to publiczne i prywatne, mówi tak, jesteśmy razem na dobre i na złe, jesteśmy razem po to, żeby inwestować i robić z tego biznes i krótko mówiąc rosnąć mm -hmm. razem. To mi się bardzo podoba. Przecież Tour de France jest zrobiony przez firmę prywatną, mm -hmm. e, która e, e, zarządza projektem będącym dziedzictwem narodowym Francji. No i teraz wyobraźmy sobie, że ta firma prywatna e, nie ma odpowiednich rozwiązań e, prawnych, nie ma wsparcia, nie ma poczucia, że państwo jest z nią, no ten Tour de France nie mógłby się rozwijać. No tak. Tutaj, tutaj jeśli chodzi o te szacunki w Polsce, to jeszcze w zależności od tego, w którym roku byśmy taką, takie Igrzyska Olimpijskie organizowali, to oszacowano, że to by kosztowało około od 27 do 30 miliardów złotych to powiedzmy, że to by były koszty niższe niż w Paryżu. Natomiast to też by było podzielone na dwie części, natomiast właśnie zależałoby nie wiem jak pan, do, do jakiej pan wersji by się skłaniał, bo rozważano taki scenariusze, że na przykład Igrzyska tylko w Warszawie i to jest koszt oczywiście dużo wyższy. Tutaj by trzeba było tak naprawdę prawdopodobnie wybudować nowy stadion olimpijski. Podobno nasza duma narodowa, czyli stadion narodowy nie, nie spełnia jakby wymogów stadionu olimpijskiego. No i jeszcze kilka takich inwestycji kluczowych, to jest kilka dobrych miliardów złotych. Natomiast yy, każde poszerzenie jakby tego obszaru, na przykład na Gdańsk, Łódź, Poznań, potem ewentualnie jeszcze Kraków, czy inne miasta, no powoduje obniżenie kosztów, yy, tylko dodatkowo trzeba zapewnić szybki transport, tak? Podejdźmy do tego w ten sposób. Warszawa tak czy inaczej potrzebuje inwestycji sportowych? Słynna hala, na przykład, której nie hale. mamy. Mhm. Pływalnia w pewnym. I pływalnia te... olimpijska też do Nie ma tego, tak? Mhm. Także tu, tu jest co robić. Mhm. Ale to się przydałoby również poza igrzyskami. Ale absolutnie tak? poza igrzyskami, bo taka hala sportowa jest świetnym centrum konferencyjnym. Sam Stadion narodowy ma też swoje ograniczenia. Niemniej jednak uważam, że rzeczywiście myślenie o tych igrzyskach w skali Polski. Z, z liderem, y, oczywiście, tego projektu Warszawą na czele, to ma sens. Polska jest takim krajem, gdzie y, dzisiaj też dzięki inwestycjom infra infrastrukturalnym, praktycznie z y, centrum, z łodzi Warszawy docieramy gdziekolwiek chcemy w trzy godziny. Pociągiem, y, samochodem. No, oczywiście, jakby się uparł, to można iść w cztery godziny, gdzieś tam jechać jeszcze. Ale generalnie rzecz biorąc, jesteśmy w zasięgu. I łatwo jest sobie wyobrazić. Połączenia kolejowe, samochodowe, które sprawiają, że rozgrywki w, 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 w grach zespołowych nagle się dzieją w całej Polsce, że nie jest żadnym problemem e, e, budowanie subwioski w Poznaniu, gdzie mamy tory e, wieślarskie czy e, kajakowe. E, to, to się wszystko może wydarzyć. Ale to, to dzisiaj trochę e, mam taki kłopot, że my. Mm, Mieszamy w kociołku, w którym znamy, że tam jest ta zupa babci. My cały czas lubimy ten kapuśniak czy, czy krupnik, ale w ogóle nie, jest, nie mam pomysłu na to, że to może być inna zupa w ogóle, albo to nie musi być zupa. Tak? I uważam, że igrzyska w Polsce muszą być wymyślone tak jak w Paryżu. Mhm. Jakoś na nowo. Z nowym e, duchem, tak. Czyli nie jakaś taka mega, mega impreza, która będzie kosztowała gigantyczne Ale pieniądze i będzie wymagała nie ma na to ani zgody społecznej. Tak. Absolutnie, u nas Tylko na, na y, pewno. Z sposobem i jakby y, taką in, inwencją i innowacją. Może już po, tak, tak i zmierzając do brzegu, troszeczkę powiem, że tak, PK, e, P, e, MKOL y, y, wyraźnie y, wskazuje na to, że muszą być igrzyska. Tańsze, dostępne, mm -hmm. zrównoważone ekologicznie. Mm -hmm. I e, tak teraz e, przychodzi mi do głowy jeden z wątków dyskusji o tym, czy robić Igrzyska w Polsce, czy nie. Powiesz, że atomu potrzebujemy, tak? Mm -hmm. No, potrzebujemy. Właśnie dlatego też mm -hmm. będziemy mogli zrobić. E, Tańsze, lepsze igrzyska. Znaczy, nasze inwestycje mhm. infrastrukturalne w lepsze pociągi, w czystsze miasta, w energię odnawialną mhm. czy energię atomową, absolutnie są synergiczne do tego, co może się wydarzyć przy okazji igrzysk olimpijskich. Ale czy na przykład ten Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie mm, preferuje jakby takich wielkich, bogatych miast, wielkich, bogatych państw, y, kosztem właśnie takich średniaków jak Polska, czy w ogóle mniejszych, no bo uważa się, że no, kto organizuje olimpiadę? Stan Zjednoczone, Chiny, y, y, Japonia, Wielka Brytania, Francja, tak najbogatsze, tak, Kanada, Korea Południowa. Korea południowa. No, Korea, so, Korea Południowa, południowa jest, południowa jest, jest trochę, gigantem, tak, trochę w naszym ale, stylu. No właśnie hmm. i zwróćmy uwagę i na hmm. to, tak. Ne, uważam, że po Iżuska w Paryżu mamy wyznaczony zupełnie inny trend. E, i, e, I ten trend będzie trendem obowiązujący przez następne lata. Mm -hmm. e, taniej. Bardziej społecznie, też. ekologicznie. E tak, to wtedy jest e no. Z szansą na to, by więcej. E podmiotów mogą uczestniczyć w podziale tego olimpijskiego tortu i by więcej też krajów mogło czuć się gospodarzami e, olimpijskiego projektu. E, e, ruch olimpijski jest bardzo inkluzywny. W związku z tym ja mam nadzieję, że dojdziemy też do tego, że i kraje afrykańskie będą mogły spokojnie niedługo o to e, No właśnie, bo Afryka jest jednym e, no z tak, najważniejszych kontynentów. Tam, tam jest główny dołączamy. problem polityczny tak naprawdę. Tak, tak. Gdy była pełna stabilność, to, to wydawałoby się, że RPA mhm. będzie takim krajem oczywiście goszczącym, ale dzisiaj wiemy, że mhm. to jest to kraj z ogromnymi kłopotami politycznymi. Niemniej jednak uważam, że po tym ruchu jaki się wydarzył w Paryżu Dalej będziemy mogli jeszcze śmielej patrzeć w to, żeby Polska była gospodarzem Igrzysk Olimpijskich Czyli na ile pan szanse Polski w organizacji Igrzysk Olimpijskich za 20 lat w skali do 100? Ile to będzie procent Nie odważę się na to e, liczenie procentów. E, powiem tylko tak, że jeżeli chcemy wygrać na loterii, to musimy wykupić losy. Musimy odpracować jednak. E, A kiedy musimy sferę... zacząć w takim razie? Dzisiaj. Musimy odpracować e, kwestię sfery projektowej. Odbyć dyskusję społeczną, dyskusję ekonomiczną, zaangażować ekspertów i powiedzieć: Tak, mam ten los w ręku, w związku z tym teraz oceniam szansę, czy zostanę wylosowany, czy nie. I, i tyle. Pomówmy o tym, wróćmy do tematu za dwa, za trzy lata i, i wtedy powiemy sobie, na jakim też poziomie prawdopodobieństwa jesteśmy. To i zacząć planować w perspektywie kilkunastoletniej co najmniej, a nie takich krótkich, rocznych, dwuletnich, trzyletnich okresach. No, w bo tym wypadku to się nie... zupełnie nie tak, nie, nie sprawdzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem podcastu Subiektywnie o Finansach był pan Robert Korzeniowski. Dziękuję. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, dziennikarz Subiektywnie o Finansach. Zapraszam do czytania naszych artykułów, oglądania podcastów, słuchania podcastów. Dziękuję. Dziękuję bardzo.